Hejka, moi drodzy, witam Was serdecznie w nowych listach od widzów. Dziś otworzymy sobie taką paczuszkę, którą widzicie w tle, od Emily z miejscowości Brzezie. Zanim spojrzymy, co tam mamy w środku, kochani, poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych, ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. A tu na dole będzie pasek z moim adresem, właśnie tam możecie do mnie wysyłać paczki, listy, co tylko chcecie oraz mój Instagram, na który serdecznie Was wszystkich zapraszam. A teraz spójrzmy, co przysłała do nas Emilia i poszukajmy listu. Okej, w kopercie mamy nieco mniejszą kopertę, zobaczcie, taką kolorową, bardzo ładnie ozdobioną i w niej znajdują się wszystkie rzeczy. Okej, znalazłam list, moi drodzy, tak więc czytajmy. Hej, Bello, to moja druga paczka do Ciebie. Nazywam się Emilia. Mam 8 lat, lubię Twoje filmiki i Emila z Ludzkiem. Emilio, bardzo, bardzo się cieszę, że wysłałaś do mnie drugą paczuszkę. To bardzo miłe. Cieszę się również, że lubisz mnie oglądać. Oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie. Widzę, że tutaj jeszcze przygotowałaś taką krótką krzyżówkę dla mnie. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj jest cała krzyżówka zrobiona przez Emilię. Chętnie ją sobie później rozwiążę. Natomiast teraz zobaczmy, co tam mamy dalej w paczce. Tutaj mamy mini komiks narysowany przez Emilkę. Główni bohaterowie to Emil, Logan oraz Honorata. Bardzo ładny. A tutaj Emilka wysłała mi jeszcze obrazek wróżki. Znalazłam luźno wrzucony taki pieniążek złoty. Jest dwustronny z Zamku Królewskiego. I teraz przechodząc już do mini paczuszek, zaczniemy od Panny Zuzanny. Zobaczcie, kochani, jaka super zabawka dla kotka, zrobiona własnoręcznie tutaj z kolorowych piórek, związanych razem taką beżową wstążeczką. Panna Zuzanna będzie zachwycona, gwarantuję. Coś dla Krystal. A w środku mamy takie łóżko bądź kanapę. Ładna, kolorowa, można dać na nią poduszki i będzie super w filmach. Teraz mamy coś, co przyda się do DIY. W środku mamy kolorowe, błyszczące cudeńka. Będą super do ozdobienia czegoś w następnym DIY. Żeby się dobrze przykleiły, muszą użyć kleju na gorąco do nich. Tak więc czekajcie, aż coś tutaj stworzymy z tego. Dla Emila. Nie mam pojęcia, moi drodzy, co to jest. Taki błyszczący kawałek takiego miękkiego materiału w dotyku. Może jakaś peleryna. Przepięknie się mieni brokatem i możecie pisać swoje pomysły, co to może być, na czacie w tej chwili. Teraz jest coś dla Szynszylki. A Szynszylka otrzymała niebieską, błyszczącą pufę. Swoją drogą jest bardzo wygodna, ładnie się mieni i nawet pasuje jako poduszka na to łóżko. Teraz coś dla Honoraty. A w środku miękka poduszeczka na krzesło w kropki. Super akcesorio. I ostatnia paczuszka, a w środku mamy słodkiego, małego, białego pieska w różowym boa. Jest słodziutki, przyda mi się w filmikach. Myślę, że wykorzystam go do zakręconych. A więc, kochani, to by było wszystko, co znajdowało się w paczce od Emilki. Przesyłka była bardzo kolorowa i błyszcząca. Dziękuję Ci, Emilko, za te miłe prezenty. Bardzo się cieszę, że to była już druga paczuszka od Ciebie. Czekam na trzecią teraz. Oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję. A Wam, kochani, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Zachęcam Was do wysyłania paczek i listów do mnie na moją skrytkę. A teraz żegnam się już z Wami. Do zobaczenia w następnych moich filmikach. Do zobaczenia, słodka Bella. This high.